Jesteśmy świadkami wydarzenia, które nazywamy Poland Restaurant Forum, organizowanego przez Nespresso. Jest to wydarzenie, które organizowane już jest po raz czwarty. Każda z edycji Poland Restaurant Forum ma swoje motto przewodnie. Mieliśmy już dzielenie się inspiracjami, mieliśmy już dzielenie się wiedzą. Dzisiaj spotykamy się, żeby dzielić się siłą i dzisiejsze wydarzenie odbywa się pod hasłem Share the Power. Zbieramy osoby, które w różny sposób związane są z gastronomią, od menadżerów, przez restauratorów, szefów kuchni czy media branżowe, żeby te osoby podzieliły się ze sobą doświadczeniami, skąd czerpią codzienną energię do działania, skąd biorą motywację do tego, żeby tworzyć nowe dania, żeby zarządzać swoimi biznesami. Motywacja od słowa motivare oznacza wprowadzić się w ruch, czyli tak naprawdę sprawić, że wstajemy rano i nam się chce. I feel like at home. It's a very nice event. It's very interesting, all the conferences and the demo I'm hearing. W tej edycji do współpracy zaprosiliśmy 9 szefów kuchni, którzy przygotowali dania inspirowane głównym tytułem, czyli dzieleniem się siłą. Moim inspiracją była siła mediów, więc myślałam o takich dosyć wyraźnych smakach, o rzeczach kwaśnych, rzeczach słodkich i zestawieniu ich razem. To jest fajne takie, że nie tylko jakby gotujemy, pokazujemy, jest kolacja na koniec, tylko jest rozmowa jakaś taka naprawdę inspirująca do działania, z tego co byłem u góry słyszałem. I naprawdę z niesamowitymi osobami, które prowadzą restaurację od dłuższego czasu, od długiego czasu i to jest niesamowite otrzymać taką wiedzę od tych osób. Wrażenia są super, z tego względu, że fajnie jest spotkać się wśród branży, poznawać na pewne rzeczy, pewne tematy przedyskutować, a także posłuchać ludzi, no fachowców, którzy są, mają jakieś zdania na zatrudnienie ludzi albo czy tam pracy z personelem, że bardzo istotne tematy, jeżeli chodzi o restauratora, szefa kuchni, menadżera. Warsztaty były sensoryczne. Chcieliśmy przede wszystkim pokazać, że kawa, podobnie jak wino, ma do zaoferowania zarówno bogactwo aromatów, smaków, ma również swoją teksturę i różne doznania smakowe proponuje. Kawa oczywiście była głównym punktem programu i do tych kaw, które tutaj Ania wybrała, dobraliśmy wina. Dobraliśmy wina, które jakby cechami swoimi aromatyczno-smakowymi bardzo, że tak powiem, korespondowały z kawami. Dzisiaj przygotuję 3 różne koktajle. Każdy z nich będzie miał zupełnie inny profil smakowy, słodki, orzeźwiający i wytrawny. Oczywiście wszystkie 3 bazują na kawie, na 3 różnych kawach. 2 razy espresso, raz ristretto. 3 różne tak naprawdę propozycje, żeby pokazać, że Nespresso to nie tylko kawa, której możemy używać tylko i wyłącznie w koktajlach ze śmietanowymi koktajlami, ze śmietaną, z mlekiem, ale też przede wszystkim możemy to połączyć i z pisco, czyli z białym brandy, i z tonikiem, i z bourbonem, czy nawet z wódką. Po takim, można by powiedzieć, podawaniu tlenu przez wiele ostatnich lat wreszcie normalnie się rozwija, taka jest moja ocena i takie sympozjum Nespresso ku temu służy. Mamy gości zagranicznych, doświadczonych nie tylko w promowaniu, ale w tworzeniu w ogóle kultury gastronomicznej, więc możemy wymienić doświadczenia. Wydaje mi się, że to jest taki fajny etap dla polskiej gastronomii. Niesamowicie pozytywna rzecz się tutaj wydarzyła.